Ale słyszałem, że odezwała się do trenera Dariusza Dudka drużyna, która się nazywa Miedź Legnica, i druga, która byłaby już hitem, czyli Widzew Łódź. I to by było no coś grubego, ale nie chcę mówić to zapewne. No, ale nie przyjmujmy to się nie uda. Sposób. Ale jeżeli nie ma w kontrakcie zapisu o pierwszej lidze o Ekstraklasie, no, no to się nie uda. Jest jeszcze jeden klub, który go rozważa. Jaki chory jest ten rynek trenerski, że kilkanaście spotkań, które wystarczy, nie? Dochodzi jakiś flow, dochodzi jakaś seria i już jesteś, wracasz z naprawdę dalekiej podróży, no bo Dariusz Dudek był w naprawdę dalekiej podróży, był w bardzo złym miejscu po tym, jak nie udało się w GKS-ie Katowice, nie udało się w Zagłębiu Sosnowiec i w zasadzie taki, no zrobienie czegoś spektakularnego, bo ta seria Sandecji była spektakularna, ale ta seria Sandecji tak naprawdę, no to nie jest wielkie osiągnięcie, jak sobie wpiszemy to do CV jako twarde dane, tak? No bo to nie koniec wtedy końców wynik po sezonie będzie jakieś ósme miejsce na przykład. Wyciągniesz, nie? Słabiaka do środka tabeli, tak? A nagle jesteś znowu najmocniej rozkwytywanym trenerem. Ciekawe, od czego to zależy? Dodam jeszcze, że Podbeskidzie też go rozważa. No od tego, że władze klubu nie za bardzo mają pomysł na tych trenerów najczęściej. Bo władze Widzewa nie mają pomysłu na to, jakiego są trenera. Ale wiesz, chcą trenera, znaczy moim zdaniem we władzach Widzewa jest takie kryterium. Trener, przy którym kibice powiedzą, okej, okay, on może coś da. No bo sam fakt, jaka tam jest karuzela nazwisk w ogóle się przewija. Już szczerze mówiąc, mi nawet wyleciało z głowy, o kim ja mówiłem w kontekście Widzewa, bo tam praktycznie co tydzień wychodzi jakieś nowe nazwisko, wyskakuje tam. Krzysztof Brede chyba był łączony właśnie, Adrian Stawski, teraz Dariusz Dudek, jeszcze chyba ze trzech tam było łączony. Maciej więc... Bartoszek się mówiło. No tak, Maciej te nazwiska, Bartoszek. No... Te nazwiska się przewijają. I wiemy, że któreś w końcu no, będzie ogłoszone, bo ktoś się... powie, a trafiłem. No dokładnie, bo w Widzewie muszą być zmiany, zawsze są zmiany w Widzewie, jak nieco pół roku, to jeszcze szybciej. Mhm. No, na podstawie tych ostatnich kilku miesięcy trochę przeceniane jest Dariusz Dudek, że nagle jest zainteresowanie z kilku klubów Ekstraklasy i z całej pierwszej ligi, która ma ambicje, że to jest coś... Trochę, po pierwsze ten wynik jest ponad stan, jeśli chodzi o Sandecję. Wydaje mi się, że to jest takie odchylenie od normy, które trudno wytłumaczyć, bo Sandecja nie grała jakiejś wielkiej piłki w tym czasie, paradoksalnie. Tylko gdzieś prostymi środkami udawało się to wyciągnąć. No ale no, też nie chcę tutaj w jakiś sposób deprecjonować trenera, który nie przegrał już 17 meczów. Mm-hmm. No na pewno jest troszkę tak na takim, tak hypowany i na tej fali się wybił. No pewnie też... Znaczy wiecie, bo żebym się też jasno wyraził, chodzi mi o to, że to nie jest tak, że teraz siadają Widzewie w Miedzi czy w jakimkolwiek klubie i mówią, kurczę, ten Dariusz Dudek, on potrafi wprowadzać młodych zawodników. Albo ten Dariusz Dudek, bardzo podoba mi się to, jak ustawia linię obronną. Albo że rotuje napastnikami, albo ma taki pomysł, albo że gra takim ustawieniem, albo że jest trenerem elastycznym. Tylko kurczę, ten Dariusz Dudek ostatnio notuje dobre wyniki. To może byśmy go wzięli.